Valve wróciło do robienia gier. Pewnie większość z nas wolałaby, żeby zajęli się troszeczkę innym tytułem, ale Valve postanowiło nam sprezentować to, czego na pewno wszyscy potrzebujemy, czyli karciankę opartą na dość popularnej mobie Dota 2. Jak ogłosiło Valve, karcianka ukaże się 28 listopada i będzie ona pozycją, jak się okazuje, niestety nie free to play, tylko będzie to pozycja płatna. Będzie kosztowała około 20 euro, czyli w przeliczeniu jakieś 85 zł na polskie pieniądze. I będziemy mogli w nią zagrać na początku tylko i wyłącznie na Steamie, a z czasem pojawi się także na innych platformach. W co jednak grać, skoro na razie jeszcze nie ma tej niesamowitej pozycji na rynku? Są także inne karcianki, które w poniższym filmiku chcę Wam zaprezentować. Może akurat ukoi to Wasz niesamowity ból, zanim ukaże się Artifact. Tak, nie jestem jakoś specjalnie zafascynowana tą informacją. Muszę przyznać, wolałabym trochę coś innego, bo uważam, że obecnie rynek karcianek jest dość nasycony i jest ich sporo, jest ich niesamowita ilość. Na samym Steamie jest chyba 8 zakładek samych karcianek i to w większości to są właśnie pozycje free to play, które możecie zagrać i dowoli, w dowolnym czasie, a wasz, powiedzmy, rozwój jest zależny od tego, czy kupicie jakieś tam pakiety, czy będziecie to dalej inwestować, więc nie jest to coś, na co czekam zdecydowanie, ale może być ciekawie. W poniższym filmiku właśnie chciałam Wam pokazać 10 ciekawych karcianek, które akurat zwróciły moją uwagę. Nie jest to lista jakaś specjalnie od najlepszych do najgorszych. To jest po prostu 10 ciekawych pozycji, które możecie zagrać za darmo w większości i spróbować swoich sił z innymi graczami z całego świata. Bo jak wiemy, kiedyś, aby zagrać w ogóle w karciankę, trzeba było przynajmniej trzech rzeczy, czyli kart do grania, segregatora najlepiej, takiego powiedzmy do kart do zagrania, sporo czasu i kilku znajomych, którzy akurat mają kilka godzin, żeby się z tobą spotkać i grać. Teraz jest to zdecydowanie łatwiejsze, po prostu logujemy się i możemy zagrać z każdym, o każdym porze świata. I każdej porze świata, to jest świetne zdanie. Zapraszam Was na poniższą listę, mam nadzieję, że znajdziecie tam coś ciekawego i spróbujecie zagrać. Hearthstone. Nasza wyliczanka zaczynamy od niekoronowanego króla karcianek w wirtualu, czyli Hearthstone. Można nie przepadać za grą Blizzarda, ale trudno odmówić jej popularności. Bardzo niski próg wejścia pozwala zapoznać się z tym tytułem niemal każdemu. Bardzo częste update'y, nowe rozszerzenia, karty i cotygodniowe karczemne bójki pozwalają grze utrzymać się na powierzchni, pomimo oczywistego faktu, że jest to karcianka, którą rządzi prosta zasada. Pay to win. Gwint. Wiedźmin to ciężki zawód, a jak powszechnie wiadomo, gdy w pobliżu nie ma żadnej antikory do ubicia, nie ma nic przyjemniejszego od partyjki gwinta ze szklanicą zimnego piwa w dłoni. Podstawy są zbliżone do tego, co mieliśmy okazję zobaczyć w Wiedźminie 3, gdzie gwint był relaksującą minigierką. Karcianka odświeża i rozwija ten pomysł, dając nam ciekawą rozgrywkę w lubianym uniwersum. Do dyspozycji mamy oczywiście 5 stronnictw. Królestwa Północy, Skellige, Skojatel, Potwory i Nilfgaard. Karty rozkładamy w 3 rzędach, odpowiedzialnych kolejno za walkę wręcz i tych atakujących na dystans. Kolejne posunięcia należy planować bardzo rozważnie. Szarżowanie na początku nie zawsze zwróci nam się pod koniec gry. Fable Fortune. Stosunkowo nowa na rynku karcianka, która wykorzystując uniwersum postaci z Albionu na nowo, zabiera nas w świat gry Fable. Wprawdzie pewnie większość z Was wolałaby pełnoprawną kontynuację Fable, ale karcianka zaprezentowana w lutym 2018 roku jest całkiem przyjemnym rozwinięciem tematu. Gramy postaciami, które w trakcie partii mogą nieco zmieniać swoje umiejętności i w zależności od obranej w trakcie rozgrywki drogi do zwycięstwa otrzymujemy nieco inne karty. Ciekawa i ładnie wykonana karcianka w lubianym uniwersum. The Elder Scrolls Legends. Jako, że ostatnimi czasy w dobrym tonie jest posiadać własną karciankę, którą można podłączyć do innego głośnego tytułu,
Temu trendowi nie opadli się także twórcy The Elder Scrolls i wypuścili na rynkę karciankę Legends. Tytuł łączy elementy fabuły oraz postaci znane z wielu odsłon cyklów takich jak Morrowind, Oblivion, Skyrim czy sieciowy The Elder Scrolls Online. Sama mechanika gry nie jest być może specjalnie odkrywcza, ale szerokie i lubiane uniwersum postaci może spowodować, że wielu graczy poczuje się jak w domu i chętnie sięgnie po tytuł. Sama rozgrywka bardzo przypomina Hearthstone'a, ale wielu graczom może przypaść do gustu nieco poważniejszy klimat produkcji. Hex – Shard of Fates. Hex to karcianka, którą stworzyli ludzie znający się na rzeczy, a konkretnie Cryptozoic Entertainment. Mają oni na koncie świetną stołową World of Warcraft Trading Card Game. Mamy tu do czynienia z całkiem typową grą karcianą o szerokim podłożu fabularnym. Tytułowy Hex to kryształ, który spadając na fantastyczny świat Entrath, dał im mieszkańcom dostęp do mocy magicznej. Jest to zaledwie rąbek całej opowieści, którą poznamy podczas kolejnych pojedynków. Dodatkowe informacje zdążymy znaleźć na stronie internetowej i dowiedzieć się więcej o uniwersum, w którym rozgrywamy wszystkie mecze. Gra została podlana klimatem MMORPG. Nie ograniczamy się do prostego składania talii. Na początku gry tworzymy swojego bohatera, który wraz z nami przemierza fantastyczny świat, przyjmuje zlecenia i gromadzi złoto. Dwa w jednym, czemu nie zagrać? Magic the Gathering. Sentyment do starych licealnych czasów i wieczorów spędzonych w towarzystwie nerdów takich jak wy nie daje wam spać. W takim układzie Magic the Gathering wersji elektronicznej to coś dla was. Gra jest dokładnie tym, czym powinna być, czyli starym, dobrym magiciem przeniesionym na ekran twojego komputera. Wprawdzie interfejs może wam się wydać nieco przestarzały, ale ma on sobie ducha nostalgii. Dlatego poleciłabym granie w tę pozycję ludziom, którzy kochają klasykę. I to klasykę przez duże M. Chronicle Runescape Legends. Kolejna gra, która udowadnia, że w temacie karcianek wciąż wiele można stworzyć. Utrzymana w klimacie gry MMORPG Runescape świetnie sprawdza się jako mała odskocznia od klasycznego bicia potworów. Pole gry przypomina trójwymiarową grę planszową, na której będziemy wykładali kolejne karty. Nie po to, aby zniszczyć przeciwnika, ale po to, aby dotrzeć do końca piątej areny i przygotować się na finałowe starcie. Wszystko zależy od rozłożenia sił i odpowiedniego dysponowania zasobami. Gra jest niezwykle widowiskowa, a na ekranie tak wiele się dzieje, że czasami nie wiadomo na co patrzeć. Darmowa i ładna, dlaczego więc nie spróbować? Smite – Hand of Gods. Wprawdzie mamy tutaj do czynienia z betą, niemniej jednak gra już w obecnej fazie prezentuje się bardzo ciekawie, stąd umieszczenie jej na liście. Gra jest poboczną produkcją dość znanej gry typu MOBA. Samego Smite nie grałam, choć bardzo podoba mi się wizja i możliwość zagrania jednym z wielu bogów z całego panteonu naszego świata, ale gry MOBA jakoś nigdy nie przyciągały mnie na dłużej. Jeśli mowa już o Hand of Gods, to połączenie Hearthstone z XCOM-em? A może nawet Hearthstone z Heroes of Might and Magic? Podróżujemy po niewielkiej mapie, a pojedynki rozgrywamy na osobnej planszy wyjętej z najnowszych odsłon Heroes of Might and Magic. Z tą drobną różnicą, że z każdą kolejną turą dociągamy karty, a ich zagrywanie daje nam przeróżne efekty. Jest to ciekawe, a poza tym kto nie chciałby się zmierzyć z samym Zeusem? Card Hunter. Pozycja dość nietypowa, bo jest to nie tyle karcianka, co także gra planszowa i produkcja RPG w jednym. Jako grupa poszukiwaczy przygód wyruszamy, a jakże, do podziemi. Ruch odbywa się w systemie turowym na podzielonej na pola planszy, a walki toczymy za pomocą kart, które otrzymujemy w trakcie eksploracji świata lub po walkach z przeciwnikami. Tworzenie talii zajmuje sporą część czasu i co ważniejsze, kolejnych kart nie musimy nigdzie kupować. Wystarczy je sobie wywalczyć w trakcie rozgrywki. Card Hunter to zupełnie darmowa gra i można w nią zagrać z poziomu przeglądarki. W dodatku ten klimat rodem ze starych sesji RPG. Faeria. Faeria to karcianka dla estetów. Oprawa graficzna to jeden z najmocniejszych atutów tego tytułu.
Miksuje ona strategię turową z klasyczną grą karcianą, a rywalizacja między dwoma graczami odbywa się na mapach, które po kolei zapełniamy heksami i z tury na turę w ten sposób właśnie tworzymy pole bitewne. Ukształtowanie terenu także wpływa na zachowanie jednostek i rzucanych zaklęć, dlatego bardzo ważne jest przewidywanie kolejnych ruchów i tworzenie deku tak, aby być gotowym na najbardziej niestandardowe zachowania przeciwnika. Mind and Magic Duel of Champions. Na koniec gra, która w zasadzie nie powinna się znaleźć w tym zestawieniu, bowiem zakończyła swój żywot 31 października 2016 roku. Niemniej jednak nie sposób nie wspomnieć w tym materiale o jednym z największych poważnych graczy na rynku karcianek. Gra z uniwersum mocy i miecza początkowo radziła sobie naprawdę bardzo dobrze. Spora dowolność w tworzeniu talii, które mogły zawierać od 59 do 209 kart, rozgrywka wymagająca zaangażowania szarych komórek i spora interakcja ze społecznością oraz liczne turnieje o zasięgu międzynarodowym wydawały się przepisem na sukces. Niestety te same czynniki stały się przyczyną upadku tytułu. Gra była dużo bardziej skomplikowana niż ówczesny największy konkurent, czyli Hearthstone, a z czasem wsparcie dla sporu tytułu i społeczności gdzieś wyparowało, a to pociągnęło za sobą konsekwencje w postaci spadku oczywiście popularności. Duel of Champions posiadał niewielką, aczkolwiek bardzo wielką grupkę fanów, ale nawet ona nie była w stanie uratować tytułu przed zamknięciem. Wielka szkoda, bo był to tytuł równie wymagający, co satysfakcjonujący. Już po naszej liście. Dziękuję wszystkim za oglądanie i mam nadzieję, że zobaczymy się w kolejnym filmiku, który też mam nadzieję zrobię zdecydowanie szybciej, bo poprzedni trochę mi zeszło strasznie długo, ale obiecuję się poprawić.